Drodzy Radomszczanie, jeszcze parę lat temu to boisko było dewastowane. Teraz widzimy, jak ono wygląda. To dzięki mnie, dzięki mojej inicjatywie obroniliśmy wspólnie z Wami, drodzy mieszkańcy, to boisko przed sprzedażą. Jedna władza chciała, by powstały tutaj kamieniczki. Druga, obecna władza chciała sprzedać to boisko na market. Kolejny market w naszym mieście. Mnie udało się z Waszą pomocą obronić to boisko i boisko żyje swoim sportowym życiem.